Ubezpieczenia i kredyty od A do Z. Sławomir Wojciechowski, Kraśnik, ulica Urzędowska 351, Autokomis, telefon 600 968 157. Kartki z życzeniami, listy z wyznaniami, paczki z prezentami, przynoszone przez listonosza. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie funkcjonowanie poczty. 9 października obchodziliśmy Światowy Dzień Poczty. Data obchodzenia Światowego Dnia Poczty to nie przypadek. W tym dniu powołano do życia Światowy Związek Pocztowy. W Polsce to święto obchodzimy od 1956 roku. Jego celem jest uświadomienie znaczenia usług pocztowych. XXI wiek to duży znak zapytania dla listów i kartek. Dominacja poczty elektronicznej sprawiła, że papierowa forma komunikowania, mówiąc kolokwialnie, przestała być na czasie. To jest taki staromodny rodzaj składania życzeń. A czy miło jest jeszcze dostać list? Dostajesz jeszcze listy? Zdarzało się, ale to teraz nie. Pomimo powszechności SMS-ów i maili, niektórzy korzystają z tradycyjnej formy złożenia życzeń. Wysyłam rodzinie. Poczta elektroniczna zdominowała tą pocztę tradycyjną? Tak. Otrzymuje pan na przykład listy, wysyła? A to listy to wysyłam. Usługi pocztowe nie ograniczają się jedynie do wysyłania listów, kartek czy paczek. Czy korzysta pani z usług Poczty Polskiej? Tak, korzystam. Czy wysyła pani listy, kartki czy otrzymuje? Wysyłam i idę, bo odbiór z konta bankowego. SMS-a czy maila zawsze można wykasować. Kartka czy list pozostawia wspomnienia. Dlaczego szczególnie wśród młodych ludzi taka forma komunikacji niemalże zanikła? Czy to przestarzałe, czy za drogie, niewygodne? No, takie niemodne już chyba, nie? Poczta Polska jest z nami już 450 lat. Jej działanie na przestrzeni wieków zmieniło się, ale wciąż istnieje, dając poczucie ciągłości i zaufania.